Hej! Witajcie kochani w kolejnym parakulinarnym tripie. Dzisiaj zawędrowaliśmy na Kaszuby do starego gospodarstwa. A znajduje się ono w Pierszczewku. Jest to mała wioska położona właśnie na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Jest już późno, ale pokażę Wam, jak wygląda pokój. W starym gospodarstwie znajdują się tylko 4 pokoje, czyli łącznie może mieścić się tutaj 8 osób. Tak wygląda nasz pokój. Jest teraz dosyć ciemno. On jest urządzony w bardzo fajnym stylu. No i jest kawałek kwiatka. Jest też lodówka? Tak, jest lodówka, super. Można sobie coś schłodzić. No i tutaj mamy łazienkę z prysznicem. Teraz w czasie popandemicznym dostajemy takie kosze, nie jemy tutaj jakby na... Znaczy możesz sobie zjeść, ale... Dostajemy takie przygotowane kosze, tak słodko zapakowane. Mamy takie kasteczkę. Dzień dobry, dziś dla Was przygotowaliśmy jajka od naszych kur, pasta jajeczna z suszonymi pomidorami, nasze masło, ser i wędliny, warzywa, twaróg sąsiadki, dżem z czarnej porzeczki, naleśniki z twarożkiem, owoce, bułeczki, chleb żytni z dynią wypiekany przez naszego sąsiada, woda z cytryną, smacznego. Przeurocze. A że ja mam hopla na punkcie majonezu, to dokładam jeszcze majonez, bo szyneczka z majonezu to niekoniecznie. No to zabieramy kosz i idziemy sobie na piknik. Jajka są od swojskich kurek, które biegają tutaj niedaleko. W gospodarstwie tam chyba ponad 60 kur jest. Także są świeżuteńkie, pyszne, z majonezem. Idealne. Leśniczków jeszcze nie próbowaliśmy, ale pasta jajeczna wyborna. Szyneczki też są pyszne, właśnie własnej roboty. Już zniknęły w sumie. Nawet serii zrzuty, nie wiem skąd. Ale też jest smaczny. No, trzeba przyznać, że faktycznie śniadanie pierwsza klasa. Idziemy nad jeziorko i będziemy teraz wodować kajak. Tak, w ramach noclegu macie dostęp do kajaków. Trzymaj kamizelkę. Jest, teraz sobie zapnę. Nie. No to i wypływamy na jeziorko. Tutaj jakby tylko te kajaczki są w niedalekiej odległości. To są, nie wiem, minuta może spacerem od gospodarstwa. Jakieś 200-300 metrów. Dzisiaj jest bardzo parno, pewnie będzie padało później, ale póki co korzystamy z pogody. Po kajaczkach już jesteśmy, przebraliśmy się i jedziemy do Lubiany zobaczyć porcelanę, która jest tutaj wyrabiana, podobno tańsza niż w Ikei. Tutaj jest zakład produkcyjny główny i też outlet, na który się czaimy. Potem wracając też o coś na pewno zahaczymy jeszcze. Trochę nas złapała ulewa. Akurat byliśmy w drodze do zakładu porcelany stołowej Lubiana. Chcemy zrobić jakieś małe zakupy. Już po ulewie pogoda tutaj jest naprawdę zmienna. I teraz przyjechaliśmy zjeść coś w gościńcu Malinówka. A gościniec Malinówka znajduje się w Krzysznej. To jest za wieżycą w stronę naszego starego gospodarstwa. Bardzo bliziutko. I ich takim daniem, którym się szczycą, są pierogi z malinami. Skoro malinowo, to musi być też herbatka z prądem i z malinkami. Mocne te malinki. Mają moc. Zupa jest naprawdę intensywna, gęsta i nawet sporo jest tu tych szyjek rakowych. Miks smaku przypomina trochę... Poczlej znowu, no. Miks smaku przypomina trochę... Plaki wołowe. No taka gęsta, trochę jak guleszowa. Dużo jest tych szyjek rakowych, naprawdę. Trochę guleszowa, ale jednak nie guleszowa. No ciekawa. A tutaj mamy pinicę po kaszubsku, czyli taki jakby nasz placek cygański. On jest ze śmietanką, z gulaszem.
wołowym. Jacek się wkręcił w zupę rakową. To nie do końca mój klimacik, ale jeżeli ktoś lubi mule i owoce morza, to myślę, że mu przypadnie do gustu. Placek jest, nie wiem, czy to widać, ogromny, ale jest olbrzymi, ma coś na zewnątrz i w środku. Zupa też była wielką porcją, także tutaj naprawdę, jeśli chodzi o ilość, to nie jest żałowane. I jest bardzo dobrze doprawiony. I kończymy pierogami z malinami, czyli specjalnością zakładu, restauracji. No, próbujemy od razu ze słodką waniliową śmietanką. Tak, o. Dobre. Bardzo. Podsumowując, gościnie jest malinówka. Solidnie, syto, domowo. Talerze wyczyszczone, czyli było dobrze. No, wygrały dla mnie pierogi z malinami. Ja takie robiłam razem z babcią i mam do nich sentyment. Mi wszystko smakowało. Tak domowo. Tak domowo. Jak jesteście w Bieżycy, na nartach, czy na snowboardzie, czy tutaj na jeziorach, no to podnijcie. Najlepiej. Gramy z dźwiękiem. I po pysznym śniadanku dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczą. Gdzie... Po Wdzyckim Parku Krajobrazowym. Tutaj zahaczymy też o muzeum etnologiczne, w którym właśnie obecnie jesteśmy. Muzeum Kapszubskie. A potem pójdziemy sobie na spacerek. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział wam o cenie. Bilet kosztuje 15 zł normalny, ulgowy 10. I co, jak oceniasz? Bardzo mi się podobało, super. Ja lubię taki klimat starych chat z duszą, z mnóstwem rekwizytów. Fajnie sobie tak wyobrazić, jak dawniej ludzie mieszkali i jak bardzo minimalistyczne tak naprawdę były to domy. A cały spacer takim spokojnym tempem dość trwał, 1,5 godziny, więc musicie sobie zarezerwować od godziny do 2 tutaj, żeby wszystko sobie zejść spokojnie. To w tym muzeum również jest Zakość Ugraszki, gdzie oprócz jedzenia możecie kupić sobie takie ruchanki, taka jedna kosztuje 3 zł. To też kompocik. My ruchanki robiliśmy, jak chcecie zobaczyć, to cofnijcie się do przepisu. Robiliśmy to na Tutce Czwartek, robiliśmy pączki, robiliśmy właśnie takie ruchanki. Ale te są mega fajnie wyrośnięte. No chyba lepsze od naszych, przynajmniej tak wygląda. I możecie kupić sobie też takie pamiątki, na przykład w postaci kaszubskich krówek, piwa regionalnego albo kwasu chlebowego. Żeby się ciepło. Taki kompot idealny. No próbujemy. Ale ciężka. Już mówiliśmy, że jesteśmy w parku, w Wdzyckim Parku Krajobrazowym. Zobaczcie, ile tutaj jest jezior na mapie. Tu są Wdzydze Tucholskie, a my jesteśmy teraz w Wdzydzach Kiszewskich. Idziemy sobie pospacerować, wejdziemy sobie też na wieżę, na punkt widokowy. No a potem poszukamy czegoś do jedzenia. Bilet wstępu na wieżę kosztuje 5 zł normalny i 2,50 ulgowy. I wchodzimy na górę. No idziemy teraz na wieżę. Wow, fajny widoczek tutaj z wieży, naprawdę. Powiem wam szczerze, że lubię Mazury, ale tutaj też jest gdzie popływać, naprawdę. Jednak się nie zdecydowaliśmy na jedzenie w Dydach, bo akurat były bary pozamykane, te, do których chcieliśmy iść. I trafiliśmy do Olpucha, a tutaj jest bar Drewutnia, w którym są mega kolejki, dużo bardzo ludzi. I stwierdziliśmy, liczymy, że tu musi być dobre jedzonko. Na pewno. Zamówiliśmy już. Przekonamy się. Zamówiliśmy już, a teraz lecimy na lody. Tak. Bo mamy godzinę. No, mamy około godziny czekania, bo było tyle zamówień. Idziemy na lody. A takie smaki są do wyboru? Lody są przepyszne. Są świetne. Ostatnio jedliśmy lody w Smoleju u nas. Też bardzo dobre. Bułki się bardzo dobre, ale tamte były takie, przynajmniej moje, słodkie. A te są pyszne. Ta kokosowa princesa faktycznie nie smakuje jak princesa kokosowa. Chcesz je spróbować? Tak. Jakie kawałeczki. No. Wyczuwalne kokosowe. Ja mam
malinę na śmietanie i belgijską czekoladę. Bo u nas deszczy, przenieśliśmy się do środka. I zamówiliśmy sobie tutaj pierogi z dziczyzną, z sosem grzybowym. Tak, nie mogliśmy się skusić, jaką rybę drugą zamówić, a że jeszcze jutro będziemy na rybie, więc stwierdziliśmy, że te pierożki zjemy sobie. A tutaj mamy frytki stekowe, sielawa smażona oraz surówki. To jest kapusta oraz jakaś pekińska. Pierożki są wyborne, rozpływają się w ustach. Mięsko super, nie jest przesuszone. Sosik jest bardzo dobry, lekki. Dobre. Klasa. Jeżeli chodzi o rybkę, to też świeżutka. Fajnie usmażona, chociaż ja wolę trochę bardziej. Mogłem powiedzieć, zapomniałem. I pyszna kapusta kiszona. Sprawdziła się reguła, że jak jest tłum, to jest dobrze. Rzeczywiście było wszystko świeżutkie. Pyszne. Powiem wam naprawdę super. Ja podejrzewam, że... Tak samo dobre. No przede wszystkim świeżość. Ryba nie może śmierdzieć. Tak. Jak ostatnio byliśmy w Łebie, to było fatalnie, ale teraz no, nie ma do czego się przyczepić. Także polecamy... Oby więcej takich smażalni. Nie, tak, dokładnie. Polecamy Bar Drewutnia przy drodze w Olpuchu. A i chciałam jeszcze powiedzieć, że nie zapłaciliśmy wcale dużo, ponieważ wyszło nam łącznie 61 zł za dwa dania. Przypominam, pierogi z dziczyzną w sosie grzybowym, zielawa, 4 sztuki, tam były frytki, surówki i piwko. Tak. Tak. Super było. W ogóle jeszcze mają rybkę w occie, mają też racuchy, ale już nie starczyło nam. Nie racuchy, tylko ruchanki. A. Mają też ruchanki, ale niestety dla nas już zabrakło. Dwa ostatnie przed nami zostały zgarnięte. Była też szarlotka też zjedzona. To znaczy, że dobre. I ten mają jeszcze ryby w occie, też chciałem gdzieś. A i ryby wędzone, naprawdę pycha. Ale my już nie bierzemy ze sobą, bo mamy w starym gospodarstwie tyle jedzenia. Zobaczcie, jak wieczorem to jest fajny klimat. Palą się lampeczki. Tak, wszędzie, elegancko. A tutaj już czeka gotowa bania chińska z gorącą wodą, chyba 38 stopni Celsjusza powinno mieć. I Jacek, to sprawdzasz jak? No. Fajna? A tam jeszcze jest sauna. No łapek ewidentnie sobie upodobał Jacka, bo od razu przybiegł do nas, w sumie do niego. Ja sobie go zobaczył i na kolankę, i miziak. I w sumie udało nam się pokonać tą drogę w jakieś 10 minut, więc... Ale jeszcze nie mówiłem, gdzie idziemy. A, jeszcze nie wiedziałem. Tak, ostatnia atrakcja, wieżyca, wieża widokowa. Podobno 20 minut nam się udało w 10 minut pokonać, ale szliśmy dosyć szybko. I robiliśmy skróty. A bilet normalny kosztuje dyszkę, ulgowy 7. 10 dolarów 6 za darmo. Dziękuję. Dotarliśmy na szczyt. Fajny widok się rozpościera. Szybko nam to zajęło. Weszliśmy, byliśmy, zobaczyliśmy. I co? No i widzieliśmy ładną panoramę. W sumie to morza nie było widać, może przez widoczność, chociaż dzisiaj była całkiem niezła. No, może trochę mgliście nad morzem. Słyszałam, że czasami widać i Półwysep Helski, ale to chyba przez lornetkę tylko i wyłącznie, ale trzeba mieć samemu, to się zaopatrzcie, jak będziecie tutaj ruszać. Czy warto? Nie wiem, ciężko mi ocenić. Miły spacer. Moim zdaniem takie wejście powinno kosztować piątaka. To jest tak, taka opcja, bo kosztowało spoko. Dychę, jak sobie poczuliśmy, no to dychę 5 zł chyba od dzieciaka, więc taka rodzina czteroosobowa, no to już 3 dychy, no to już sobie myślę, że to już jest jakaś tam część obiadu. No. A my wolimy jeść. A my wolimy jeść, więc wolę wydać. Jak będą dzieci, nie będziemy chodzić na wieżyce. I ostatni punkt kulinarny naszej wycieczki, smażalnia ryb u Edzia. Jedzie mój Jacuś z rybką. Co tutaj złowiłeś? Pstrąga z frytyczkami. Jesielawki dla porównania. 23. Też sobie spróbujemy. No godzinkę czekaliśmy, ale jest naprawdę niedziela, pora obiadowa i bardzo tłumnie. Cena nie jest zła, bo 57 zł niecałe, a wczoraj zapłaciliśmy 62 niecałe, więc też spokojnie. No my już jesteśmy po rybce. Mi bardzo smakował pstrąg. Bardzo dobre jedzonko, aczkolwiek sielawki były dosyć małe, przez co wydaje nam się, że przesmażone i takie że były lekko przesmażone, twarde. Przez co się trochę ciężko je jadło. Przynajmniej trochę trudniej niż drewutni, tam fajnie odchodziło od ości, od mięska.
aczkolwiek polecamy po prostu przyjechać może nie w niedzielę, w godzinach obiadowych. Tak, gdzie jest po prostu mega młyn, tylko normalnie w tygodniu myślę, że też wyróżnienia będą troszeczkę inne. Ale generalnie miejsce polecamy, jest tutaj rybka świeża. Świeżo i domowo.